Krzysztofa Giermana, prawda? Z całym szacunkiem się tutaj odnoszę do zarządu Wichra, bo za ich pracę, bo wiem, to jest praca społeczna, sam byłem sołtysem przez 8 lat, wielki wysiłek, ale budżet też co roku miałem i w pewnych paragrafach trzeba się trzymać. To taka moja uwaga. A korzystając z okazji, właśnie tutaj się wydaje, że już od jakiegoś półtora roku też konflikt między nami jest, aczkolwiek nie jestem już sołtysem, ale właśnie chciałem oficjalnie się dowiedzieć, czy ta sprawa została zakończona. Jeszcze za poprzedniej kadencji został zakupiony ciągnik do koszenia trawy. To była po prostu taka umowa, że no, Wicher tam dysponował, myśmy korzystali, czasami spora wizja, ale korzystaliśmy. Przekazywaliśmy pieniążki na naprawę. W każdym razie półtora roku, dwa lata temu dowiedziałem się, że tego ciągnika nie ma, został skasowany, został kupiony nowy. Rozliczając się z funkcji sołtysa, no musiałem swoje mienie przekazać. Rozmawiałem z panią, z panem Jarkiem wielokrotnie, że to wszystko załatwione. Dokument został przekazany. No ja z tych dokumentów, które rzekomo zostały przekazane, był tylko dokument, że coś takiego. Koszt naprawy tego tyle za to, za tamto. I nic na ten temat. Pani skarbnik, moje pytanie, czy zostało to wreszcie rozliczone, czy zeszło po prostu te 50% ciągniczka z kosztów sołectwa. Czy została taka sama prowadzona do końca? Otrzymałam informację od pracownika urzędu, że pan prezes przekazał tylko wycenę z firmy Szpil, za że traktorek został zezwolony i nic więcej nie ma urzędzie. Dziękuję. Może ja się ustosunkuję do pana wypowiedzi. Pani radna, byłam w urzędzie gminy, dowiadywałam się o informację co do traktorka Kosiarki, ponieważ ta współpraca wtedy z traktorkiem miała miejsce jeszcze za poprzedniego zarządu. I byłam po informację od pracownika merytorycznego z Urzędu Gminy, gdzie jest wpisany ten traktor. On był wpisany na koncie sołectwa. Jeżeli przyjmowaliśmy w roku 2016 w czerwcu 2016 roku Grupy Kół Sportowe Wicher Przyrewice, nie przekazano nam tej dokumentacji. Jeżeli chodzi pan, będąc sołtysem z Wyspa Przyrewice, byłam zaskoczona, że pan nawet nie wiedział o tym, że ten traktor Kosiarka był zapisany na koncie sołectwa, nie Ludowego Klubu Sportowego Wicher Przyrewice. Wicher Przyrewice, przejmując stowarzyszenie, zakupił nowy traktor i również użyczaliśmy, bo były wykaszane nawierzchnie drabiaste nawet przy kościele. No, również wspomagaliśmy sołectwo. Także dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, że pan nawet nie widział wczoraj, że ten traktor był na koncie sołectwa zapisany. Dziękuję. Proszę bardzo, Krzysztof Pandziora. Więc sołectwo wypożyczyło, rozumiem, ten ciągniczek klubowi, tak? I ten ciągnik zginął. Czyli muszę prywatnie sądzić się teraz z klubem Wicher o odzyskanie tego ciągniczka. Dziękuję.